facet was gone. Witam serdecznie, Okoloko z tej strony, będziemy grać Anglikami i widzę, że mamy Mirror Match. No, zobaczymy jak nam pójdzie, dawno nie graliśmy Anglikami, no rozpoczynamy na owce i jedziemy. Gdzie jest nasze złoto? Nie wiem, nie jestem, nie gram najczęściej Anglikami. Zobaczymy jak nam pójdzie. Ogólnie rzecz biorąc, to będziemy robić jak najwięcej longbowów, ile się da. Oj. O, co tu się dzieje? Coś mało owiec. Okej, 4. Idziemy tutaj. Odłożymy owce i jedziemy dalej. Okej, jeszcze jeden na złoto, potem z powrotem na jedzenie. Okej, u nas. No pewnie mu się udało. Ma kilka więcej owiec. Okej, na jedzenie z powrotem teraz. Tutaj środkiem przyjechać. Może tutaj się coś znajdzie. Okej. Na jedzenie, na kolejną owcę. Jeszcze jeden. Okej, sala rady, fajnie. Okej. Zebraliśmy trochę owiec tutaj. I drewno teraz. Na drewno więcej. A kolejna owieczka. Longbows kosztują 50, drewna 50, jedzenia. To będziemy mogli wypuścić jednego od razu. Jak to wyglądało? Tu jest złoto. Podjedźmy tutaj bliżej, zobaczmy. O, przeżyliśmy cudem. Daj, chodź tu. Wracaj na to. Poprawić naszą grupę kontrolną. Wracamy. Okej. Potem na jedzenie i teraz wszystko na drewno.
Wrzucimy jednego tutaj. Potrzebujemy domka, domek. Okej. Zaraz będziemy potrzebować więcej jedzenia. Okej. Dwóch. Spora to na jedzenie, jeszcze jeden stąd. Na drewno. Okej, jeden poszedł. Na złoto więcej. Wybudujemy teraz. Nie walczymy tutaj, trzeba się cofnąć. Niech tu przyjdzie. Będzie trzeba wybudować dla nas wieżę tak samo. Nie walczymy pod jego. Drop-off. Okej, straciliśmy skauta. Kurczę, czemu oni się tak za ten... O kurde. Ej, na jedzenie tutaj. Trochę więcej złota. Okej, wiem co się dzieje. Dobra, wracamy, bo... Strelbora, Jan. Strelbora, a tu heres.
Okej. Baru. No zbuduj, a kurde. Buduj. Domek, więcej. Jeszcze jedne baraki. Okej, rams. Okej, ramy. Daj mi to. Upgrade. Idziemy po tutaj. Aj, idzie mi tu dwie wieże. What's the
Okej, więcej farm, bo no. Ej, nie ma tutaj drewna. Na złoto teraz. Okej, okay, udało się obronić. Ciężkie to było. Dawno nie graliśmy Anglikami. Okej, okay, trzeba tą ekonomię jakoś ogarnąć, bo to jest jakaś tragedia. Nie, stop to. Potrzebujemy to. Ten Spearman. O kurde, tutaj idziemy, tu. Trzeba im produkcję zniszczyć. Okay. A więcej horsemenów. Więcej horsemenów, a Men-Arms trochę speedmenów. Jeszcze kilka farm. Nie, to są Anglicy, tak się nie robi farm. A damy sobie na ten zebrać tu jednostki, zniszczyć to i to. Zlikwidować trochę tego, więcej tych, jeszcze kilka koszarów. Albo nie, pójdziemy po Nanite'ów. Nie, o. Obrażenia te. Za tam masz longbow, Men at Arms. Więcej longbows. Jeszcze domek tutaj. Jeszcze jeden skauta potrzebujemy. Okej, skoncentrować armię. Złota potrzebujemy więcej. Nie? Złota? O nie, mamy wystarczająco złota. Czego potrzebujemy? Horsemenów upgrade'ujemy. I jedziemy.
Idziemy tędy, zniszczyć tą wieżę. Na złoto. Kurde, jedzenia strasznie dużo. Nie, zmienimy to na knightów. Albo wy... może longbowy by też się przydało zupgrade'ować, no, pewnie. Okej, okay, wracamy. Więcej stajni. Więcej drewna teraz. Tutaj niech idą na drewna. Wracamy. Zniszczyć to. A, X. Ile? 250 zł to już. Co by teraz? Może zamek byśmy postawili? Twierdzę, tak? Więcej Mendarms, Spearmenów. White Tower. Villagersów zabijamy. Okej, okay. Nasz... Gdzie jest jego jedzenie? Tutaj, o. Więcej farm. Okej, okay, good game, well played. A, no początek nie poszedł nam najlepiej. O, widać było brak doświadczenia z Anglikami, ale no, przyjemnie się nimi gra, bardzo agresywnie.
gdzie popełnił błąd przeciwnik, puszując do nas tędy. Oj, przepraszam. A nam się udało wyprodukować arms, medad arms zbrojnych, tak? I odbić. Chyba tak mniej więcej to wyszło. No i potem. No potem już się hala przeważyła. Zobaczmy oś czasu. Całkowita liczba jednostek. W tym momencie zacząłem przeważać. Zobaczmy liczba wojska. O, tutaj mój chyba to był. Tutaj zaatakowałem. Znaczy tu się pobiliśmy trochę i tutaj zacząłem tracić. On zbudował armię i zbudował ram. I to było nieodpowiednie, za wcześnie, tak mi się wydaje. A potem, no potem poszło jak poszło, już a nie, całkiem długo się jeszcze biliśmy tutaj. Upgrade'y miałem późno też. Liczba mieszkańców. O, tutaj kilku straciliśmy. Kiedy? On na początku musiał coś popsuć, bo złamał produkcję tutaj. Tym cudem. Okej. Statystyki. Wojsko. Gospodarka. Okej. O wiele więcej jedzenia miałem. No. On chyba zaczął budować od razu farmy. Dlatego. A w momencie, w którym wykorzystaliśmy to jedzenie. Nie za wiele, ale trochę wykorzystaliśmy całe to jedzenie. To były jelenie. No to dało nam boost spory, bo on nie dotknął tych jeleni. Ja przyszedłem na jego jelenie tutaj. A budowanie farm musiało go pozwolnić. Ile villagersów tutaj? 15 stoi. O, dziękuję, pozdrawiam, Okoloko. Do zobaczenia w grze.